Obawa? Nie mam obaw. Mam na imię Agnieszka Bożewicz, pochodzę z Torunia, ale od 4,5 roku mieszkam w Rzeszowie. Mam 29 lat, na co dzień jestem fryzjerką i kosmetyczką. Jestem Weronika Mokrzycka, pochodzę z okolic Dębicy, a dokładnie z Jodłowej. Mam 19 lat, no i skończyłam aktualnie szkołę w zawodzie fryzjerki. Witam, Roxana Kalińska, pochodzę z Kujawsko-Pomorskiego, obecnie mieszkam w Rzeszowie, 5. rok bodajże. Otworzyłam właśnie firmę Perfect Clean, która zajmuje się usługami sprzątającymi i w sumie chyba tyle co 30 lat, ale to już wcześniej mówiłam. Kiedyś uczęszczałam na treningi boksu, potem miałam dość bardzo długą przerwę. No i od jakiegoś czasu znowu wróciłam do treningów i po prostu chciałabym się sprawdzić w sierpniu na gali. Trenuję MMA, boks trochę, od pewnego dłuższego czasu. Nie zawsze było dobrze, nie zawsze źle. No i co jeszcze? 1,65 m wzrostu, bodajże chyba 54 teraz kilowagi. Jeśli chodzi o nie wiem, bicie się czy jakieś bójki, nigdy nie mam niczego takiego za sobą. Do street autonomy w sumie poszłam z czystej ciekawości na początku. Miałam dużo negatywnej energii w sobie, więc chciałam gdzieś jakby to z siebie wyrzucić, więc stwierdziłam, że kickboxing będzie dobrym sposobem na to. Siłownia była od zawsze w moim życiu. Mój tata mnie tego zaraził, jak zaczęłam już chyba raczkować. Więc siłownia jak najbardziej, ale żadne sporty walki nigdy. Nigdy nie akceptowałam jakiejś takiej agresji, a ani bicia się, ale spodobało mi się to i dlatego chciałabym się sprawdzić właśnie w oktagonie w Toruniu. Powiem tak, chyba ciekawość, nie wiem, próba sprawdzenia się swoich umiejętności. Bo każdy po kolei chce z nas się sprawdzić, co potrafimy. No to też, ale ja bym coś dorzuciła od siebie. Znaczy się, nie wiem jak moje koleżanki, ja sobie postanowiłam w tym roku, kończąc 30, że będę robiła wszystko, czego nigdy w życiu nie zrobiłam. A to jest tak szalone, czyli pasuje idealnie do mnie i chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że to jest początek czegoś fajnego. Podekscytowanie. I strach na pewno jest tutaj, nie? Strach będzie nieodłączny i do samego końca podejrzewam, ale myślę, że adrenalina. Adrenalina jest taka, że jestem tak nakręcona, jakbym właśnie kawę dzisiaj wypiła. Więc nie wiem, co będzie, jak do oktagonu wejdziemy. Podejrzewam, tam będzie więcej energii. Ale na pewno będzie też ogromna presja, nie? Która presja może spowodować paraliż i tego się najbardziej boję, tylko i wyłącznie tego w sumie. A tak to jest zabawa. Też traktuję to jako zabawę i coś nowego, coś naprawdę fajnego do przeżycia. Myślę, że każda z nas ma podobne podejście, że chcemy dokładnie się sprawdzić i zrobić coś innego, coś szalonego, nie? Zobaczyć, jak to wygląda w ogóle z drugiej strony, a nie jak się tylko ogląda tą telewizję TKSW, czy tam, wiesz, inne. No zobaczymy, no. Tak to się mówi, trzeba wszystkiego w życiu spróbować. Tak. Żyje się tylko raz. Lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż żałować, że się dupy nie ruszyło, więc... jako jedyna, no. No, a liczy się bicie brata w dzieciństwie? Dobra. A później on mnie... Nie, jako jedyna. Jako jedyna. I przyznaję się do tego i nie będę tego ukrywała, bo po co? Nie będę tutaj z siebie robiła nie wiadomo jakiej zawodniczki, bo żadną zawodniczką nie jestem. Jestem amatorką i to miało być w sumie dla dziewczyn, które amatorsko trenują sztuki walki, jakiekolwiek by to nie był sport. Jaka dziedzina przede wszystkim sportu? Tutaj koleżanka mówi, że MMA, ja tylko i wyłącznie kickboxing, mamy też boks, także wszystko mamy połączone, ale wiadomo, że jest tylko i wyłącznie stójka. Ale no nigdy się nie biłam, nie? Nigdy. Więc zobaczymy, co będzie. Myślę, że zgranie tutaj między nami dużą robotę zrobi odpowiednią, bardzo, tak powiem, więc będziemy też w tym kierunku na pewno szły. Znaczy myślę, że na pewno ustalimy jakąś taktykę, tak powiem. Między tutaj sobą, tak żeby się jakoś zgrać, dograć. Będzie na pewno ustalona taktyka, ale wiemy jak to jest, jak w piłce. Nie przewidzisz tak naprawdę, co się może wydarzyć, nie? Więc
Podejrzewam, że mimo to, że wejdziemy razem silne we trzy, będziemy miały nawet ustaloną taktykę, to tam i tak będzie wszystko się działo tak impulsywnie, tak szybko, że nie będziemy w stanie na pewno nad tym zapanować albo jakoś tego kontrolować. Wiadomo, że czy nawet w trakcie walki trzeba jednak obserwować z boku, co się dzieje jednak u koleżanki, nie? Wiesz, mimo to, że masz swoją rywalkę, i tak musisz mniej więcej kontrolować to, co się dzieje z boku. Wiesz, o co chodzi? Więc myślę, że damy radę i wejdziemy tam silne razem i wyjdziemy pokonane. Niepokonane. Mocny na pewno. Silny. Bardzo mocny psychicznie. A my go mamy. Tak, myślę, że tak. No tak, kurczę, no to nie jest tylko tak, że trzeba mieć silny charakter. Myślę, że to też jest nutka szaleństwa. Trzeba tutaj, myślę, że to, ja to też tak odczuwam, no bo to jest trochę szalony pomysł. Nie mówię, że nie, nie mówię tak, że podjęta została tak decyzja i nie ma się tych obaw, nie? Zawsze z tyłu głowy coś tam jest takiego, że jednak, a może coś pójdzie nie tak i w ogóle, no to są te obawy, nie? No najbardziej, ja tak jak powiedziałam wcześniej, jest to paraliż z mojej strony. Boję się, że po prostu, bardziej nie boję się przeciwniczek, tylko że właśnie to wszystko, co tam się będzie działo od strony backstage'u czy wiesz, czekając na tą walkę, to bardziej chyba tego się bowiem. Nic więcej tak naprawdę. No i szkoda mi trochę będzie twarzy, ale... Zagoi się. Może to klanka. No takie właśnie. Rzeczy się w życiu przeżyły i było dobrze. Aby mi ręce nie odpadły. Ja uważam, że jak gadają, to dobrze, byleby nazwiska nie przekręcili, nie? O, właśnie. Nikt Kalińska, zapamiętajcie. Kalińska i Roxana przez KIS, a nie X. Mówią, żeby nie czytać tego, ale wiesz jak jest. Nie da się, bo to będzie ta ciekawość właśnie. No. I ta ciekawość. Duża ciekawość. Różnie. Myślę, że ogólnie lepiej byłoby, jakbyśmy się właśnie wyciszyły teraz i raczej właśnie nie sprawdzały tego na bieżąco, ale wiem, że żadna z nas nie będzie potrafiła. Ja zaraz wchodzę i sprawdzę. No właśnie, i może być różnie. No. Będą, to jest normalne, są hejterzy wiesz, no to muszą coś robić. W każdej dziedzinie zresztą są, więc każdy ma mieć prawo, uważam, do swojego zdania, nie? Jedno do dobrego, drugie do złego, nie? Więc zresztą, jak ktoś, wiesz, tak naprawdę nie przejmuje się opinią innych osób, a ja mam, szczerze mówiąc, w dupie. Bo właśnie. Nikt za nas życia nie przeżyje. Więc... Trzeci raz to mówię. Właśnie. Ludzie tutaj się tym kreują, że tylko faceci mogą się bić, nie? I tak było, tak jest i tak zawsze będzie. I dlaczego? Po co ci to potrzebne? Szkoda buźki, szkoda tego, szkoda tamtego. No a faceci dlaczego walczą? Tylko jest, wiesz, takie, dla mnie to jest takie troszeczkę, nie wiem, myślę, że mamy równouprawnienie i każdy ma prawo robić to, co chce i na co ma ochotę, tak? Więc podejrzewam, że będzie dużo takich hejterów. W sumie już nawet ostatnio, jak dodali, że będzie walka kobiet, tak. To strasznie, no taki hejt poleciał. Gdzieś tam mnie to chwilę tak dało do myślenia, ale stwierdziłam, że to jest normalne, więc... Fanów, no niech będą, no co mam powiedzieć, no niech są, no nic mnie, nie robi to, na mnie ani to jakiegoś wrażenia, ani na pewno będą z takim wsparciem, jeśli będą nas motywować i wiesz, i będą miłe te komentarze i pozytywne wiadomości, to na pewno będzie nas to napędzało, tak, wiadomo, hejt gdzieś tam spowalnia pozytywne myślenie albo chęci do działania, myślę, że takie osoby właśnie, tak jak... Myślę, że na pewno będą napędzały, nie? Pozytywnie. Ja powiem tak, ja robię to gdzieś dla siebie, gdzieś samej siebie, dla swojego takiego podejścia do życia, a nie po prostu dla ludzi naokoło, więc tak powiem. U mnie się liczy, tak powiem, tak zdanie najbliższych osób i to mnie tylko motywuje, więc no tak. Takie mam podejście do tego. Będzie presja. Presja już jest. W momencie, gdzie każda z nas podjęła tą decyzję i wiedziała, że chce to zrobić, to już była presja, to już ruszyło. No już nic z tym nie zrobisz. No, powiedziało się A, tak jak powiedziałam wcześniej na konferencji, na live'ie, powiedziało się A, trzeba zrobić B i tyle, nie? A presja będzie i tak, tak samo jak czy hejt, czy cokolwiek. To jest nieuniknione.
Jesteśmy pierwsze, dlatego ja tu jestem. Jestem pierwsza, przetrzemy te szlaki. Później pójdą za nami inne fajne dziewczyny, które będą też może chciały. Ja nie wiem, czy my się wypromujemy. Ja nie patrzę pod tym względem, jak każdy będzie sławny. Na co mi to? Ja nie potrzebuję sławy. Tylko ja wiem, że nawet takie zwykłe, proste dziewczyny jak my, które gdzieś sobie żyją w swoim tam jakimś świecie, też mogą zasługują walczyć o marzenia, tak powiem. Tak, zasługują na to, żeby dostać tą jedną małą szansę, a może to będzie ta szansa, wiesz, żeby kurczę się nie wybić, ale żeby coś osiągnąć, coś pokazać takim zwykłym dziewczynom, które się boją, gdzieś tam trenują po tych piwnicach albo wiesz, biją się po ulicach, znaczy, żeby wiesz, no odwagi, więcej odwagi, co by nie było, czy wiesz, czy tu trzeba brać, kurczę, to są dwie strony medalu tego, nie? Wiesz o co chodzi? Tu no nie ma inaczej, jest wygrana albo przegrana. Wiadomo, że nie bierzemy w ogóle pod uwagę tego, że my przegramy, ale co by nie było, my i tak jesteśmy wygrane, my to zrobiłyśmy, jesteśmy pierwsze, wyszłyśmy, nie krępujemy się, nie boimy się, nie wstydzimy, chociaż wiemy, że tu może być naprawdę różnie. Tak jak powiedziałeś, może być hejt, ale może być tak, że będziemy mieli te osoby, które będą, wiesz, nas wspierały, będą z nami, nie? Ale pokażmy normalnym dziewczynom, które się boją gdzieś tam, wiesz, wyjść, gdzieś wyjść i pokazać się. Mi się tak wydaje, że ja to robię, robię to dla siebie, nie dla nikogo, ale dla siebie. I wiem, że to mi po prostu da mocnego kopa do życia i będę jeszcze bardziej pewna siebie niż jestem. Znaczy ja powiem, ja dodam jeszcze tak od siebie, że mam nadzieję, że to w jakiś sposób pokaże po prostu kobietom na całym świecie, że mogą być traktowane, tak powiem, na równi i tak, że pójdą za głosem swojego serca. Tak. I będą dążyły do swoich marzeń, tak powiem, i żeby się też jakoś, no nie wiem, nie krępowały i po prostu, że da im to jakąś po prostu pewność siebie, nie? W jakiś sposób, że kurde, my też możemy. Daleko. Tak powiem. Przecież inny temat w ogóle. No kurczę, pokażmy, że my kobiety też mamy ducha walki. No każdy może dostać szansę od życia, proste.